Pochylamy się w czasie tych rozważań Pisma Świętego, Słowa w czasie Eucharystii nad czuwaniem, bo człowiek, który walczy z gniewem, to człowiek czuwający. I żeby już pozostać w tym schemacie takiej, a nie innej homilii, rozpocznijmy od słów papieża Franciszka, który na samym początku swojego pontyfikatu mówił tak o tej dzisiejszej Ewangelii. Chrześcijanin myśli po Bożemu i dlatego odrzuca tak bardzo rozpowszechnioną myśl słabą, zuniformizowaną, jak wszyscy. Warunkiem zrozumienia znaków czasu jest myślenie nie tylko głową, ale także sercem i duchem, który przemawia do naszego serca. Pan Jezus uczy swoich uczniów zrozumienia znaków czasu, których faryzeusze nie potrafili pojąć. Bóg chce, byśmy rozumieli, co się dzieje w naszym sercu, życiu, świecie, w dziejach. Są to znaki czasu. Natomiast Duch Świata daje nam inne propozycje, bo nie chce, byśmy byli ludem, ale masą, bezmyślną, bezwolną. Duch tego świata chce, byśmy szli drogą uniformizmu, ale traktuje nas jako niezdolnych do samodzielnego myślenia, jako osoby, które nie są wolne. Myśl zuniformizowana, jednakowa, słaba, tak bardzo powszechna. Duch tego świata nie chce, byśmy zadawali sobie pytanie wobec Boga, dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego tak się dzieje. Nie ma żadnej wątpliwości, że papież Franciszek, który z jednej strony jest bardzo krytykowany za to, że próbuje iść w tych kierunkach, w których dotychczasowi papieże nawet nie spojrzeli. Mówi o tym, że każdy z nas ma być Boży, a nie światowy. W ostatnich latach chyba nie ma nikt wątpliwości, można zaobserwować dzięki rozwijającym się mediom wiele niepokojących zjawisk atmosferycznych. Ponadto współczesna cywilizacja przynosi oprócz wielu pięknych, fantastycznych osiągnięć, także różnego rodzaju katastrofy, klęski. Wielu może wydarzenia te śledzić na bieżąco. Ale pojawia się też wiele niepokojących zjawisk społecznych. Wspomnieć można chociażby obniżanie wartości tradycyjnej rodziny. Te zjawiska są nieraz bardzo często wykorzystywane do wszelkiej manipulacji. I w konsekwencji rodzi się pytanie, czy są to jakieś znaki? Czy to, że jestem na tej sesji i że próbuję przyglądać się swojemu gniewowi, to jest jakiś znak? Czy mistrz z Nazaretu chciałby, abym coś w tym względzie zmienił? Nie ma żadnej wątpliwości, że tak ważne jest to, abyśmy wrócili stąd jako ludzie, którzy są świadkami wielu wartości, ale po tej sesji przede wszystkim wartości łagodności. Jakie te cechy świadka powinniśmy mieć? Co powinno być w tych najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach w moim życiu? Dzisiejsza Ewangelia, znowu idąc tym schematem, który był przez dwa dni, podaje nam także cztery bardzo konkretne podpowiedzi. Najpierw czytamy, że Jezus powiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Człowiek jest wielokrotnie kuszony pięknem tego świata i w ten sposób nie zwraca uwagi na to, co najważniejsze. Ta współczesna cywilizacja próbuje nie dostrzegać sfery duchowej. Wielu osobom próbuje się wmówić, że życie bez Boga, bez ponadczasowych norm jest nie tylko możliwe, ale i łatwiejsze. Chrystus mówi: jeśli chcesz być moim świadkiem, musisz być po pierwsze czujny. A czujność w naszym życiu to przede wszystkim ciągła, ale nie męcząca, nie z przymusu, ale z tego wewnętrznego chcenia, kontrola siebie. Wracamy do naszych środowisk, każdy ze swojej pracy, do swoich najbliższych, dalszych. I trzeba chyba sobie zadać pytanie, w
których tych obszarach mojego życia szczególnie powinienem tą czujność zachować? A może trzeba byłoby zadać pytanie, co ściąga mnie w dół? Kto ściąga mnie w dół? Bo może się nagle okazać, że ktoś, kogo bardzo kocham, jest tym, który osłabia tą moją czujność. A pamiętajmy, że czujność to nie jest lekceważenie nawet małych drobiazgów. Może się nagle okazać, że przyczyną mojego gniewu w domu są rzeczy nieistotne, małe, które łącząc się w całość powodują problemy nie do przeskoczenia. Mam być świadkiem łagodności. Zacznijmy być ludźmi, którzy czuwają nad tym, aby codziennie kładąc się spać, mieć taką świadomość, że mogę każdemu popatrzeć prosto w oczy i powiedzieć, nie chciałem cię skrzywdzić, uciekałem przed złem, chciałem być darem. Bardzo mi się podoba, może złe słowo, bardzo jakoś przemawia do mnie pewien obraz, kiedy jeden z moich magistrantów pisał pracę na temat towarzyszenia osobom umierającym i robił badania wśród chorych terminalnie w hospicjach. Miałem też pewne wątpliwości natury etycznej, czy można takie badania czynić, ale one były niesamowite. Bo zadał między innymi ten mój magistrant pytanie wielu osobom, czego oczekują w ostatnim momencie swojego życia. Wtedy, kiedy będzie ktoś już rzeczywiście ostatni oddech oddawał. Wszyscy napisali, aby mnie ktoś trzymał za rękę. Abym w tym wszystkim nie była sama, sam. Żebym czuł, że odchodzę, ale zostaję w pamięci, w wspomnieniach. Tak ważne jest to, a dlatego mówię to w kontekście czujności, że ten symbol trzymania kogoś za rękę to jest symbol miłości, czujności, łagodności. I pewnie jeszcze przez lata będziemy żyć i cieszyć się tym życiem. Ale może warto w imię łagodności uchwycić rękę tego, kogo kocham i go już nie puszczać. Proszę o tym pomyśleć, szczególnie wtedy, kiedy ta ręka zamiast do uścisku przemieni się w pięść. Ale jest też drugi bardzo ważny element, podpowiedź Pana Jezusa. Mówi dzisiaj Jezus, nie trwóżcie się. A zatem tak ważna jest w świadectwie oprócz czujności odwaga. Lęk jest zawsze jakimś deficytem wiary i ufności. Człowiek, który patrzy na świat przez pryzmat Bożej Wszechmocy, widzi przyszłość w perspektywie życia wiecznego. Z wieloma z was rozmawiałem na temat bezsilności, która jest związana z życiem waszym. Rozmawiałem z wami na temat tego, jak nieraz nie wiadomo, co dalej uczynić, ponieważ jesteście tak już daleko od siebie. Bądźcie odważni, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. Bo chrześcijanin to jest człowiek, który potrafi odnaleźć głębszy sens tego, co się dzieje wokół mnie. Ma świadomość, że pełna ufności modlitwa, zawierzenie niesie ze sobą pokój. Odwaga w podjęciu jakiejś decyzji. Może warto byłoby wyjechać stąd z jakąś bardzo konkretną decyzją. Choć ona jest trudna, choć ona niesie ze sobą lęk, czy tak rzeczywiście powinienem uczynić. Ale świadek to jest człowiek odważny. Świadek to jest człowiek, który jest gotowy na ofiarę. Najtrudniejsza jest ofiara
naszych domach rodzinnych. Zachęcam do tego, abyście się nie trwożyli, szczególnie wtedy, kiedy po raz kolejny w czymś upadniemy. Benedykt XVI w 2008 roku mówił tak w czasie homilii: potrzebujemy większej nadziei, dzięki której będziemy przedkładać wspólne dobro wszystkich nad luksus nielicznych i ubóstwo wielu. Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg, nie jakikolwiek Bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze. Mając wielką nadzieję, można wytrwać w umiarkowaniu. Jeśli brak prawdziwej nadziei, szczęścia poszukuje się w upojeniu, w nadużyciach, niszcząc samych siebie i świat. Umiarkowanie nie jest zatem jedynie zasadą ascetyczną, ale drogą ocalenia ludzkości. Dlatego potrzeba ludzi o wielkiej nadziei, a tym samym wielkiej odwadze. To umiarkowanie jest szczególnie ważne wtedy, kiedy będziemy uwalniać emocje. I bądźmy odważni do tego, aby ustąpić, aby z czegoś zrezygnować, dlatego, bo Cię kocham. Ale czytamy w dzisiejszej Ewangelii również słowa Jezusa: przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. To trzecie wskazanie. Jakże ważne jest w życiu, a szczególnie świadka, wytrwałość. Wytrwałość jest pochodną cnoty męstwa, która umacnia człowieka w trudnych chwilach, by nie odwrócić się od czynienia dobra. Wytrwałość jest konsekwentnym trwaniem przy Bogu mimo przeszkód czy zniechęceń. Dlatego z tego chcę miejsca na koniec powiedzieć. Uda ci się. Możesz wiele rzeczy zmienić w swoim życiu, w swoim domu, w swojej rodzinie. Jesteś w stanie nawet przebaczyć. Jesteś w stanie wyciągnąć, jak w dzisiejszych pytaniach było, tego męża z pokoju. Ale musisz być wytrwały. Bo postawa człowieka, który jest pewien bliskości tego, który go umacnia, może więcej, może dłużej. Goethe pisał, że wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone. Jest coś, z czegośmy już zrezygnowali, bo to już nie ma sensu, bo nie mam siły, bo i tak się nic nie zmieni. Nie możecie stąd wyjechać w takim stanie. Bo człowiek wierzący to człowiek, który oprócz czujności, odwagi posiada wytrwałość w walce o to, aby być bliżej Pana. Jest jeszcze jeden element tego bycia człowiekiem, świadkiem wartości. Jezus mówi: będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Prawdziwy świadek szuka pretekstu, okazji do tego, aby pokazać, kim jest. A zatem chodzi o to, aby poczuć się odpowiedzialnym za tego, który jest ze mną. Wrócicie, moi kochani, do swoich domów. I niektórzy będą patrzeć. Byliście 3 dni. Zmieniliście się? Coś wam to pomogło? Jeśli się nagle okaże, że będzie jeszcze gorzej, albo tak samo, to dla tych, którzy zostali, będzie to znak, na pewno nie tego, że Pan umacnia. I dlatego proszę, bądźcie świadkami tego, że warto pracować nad sobą, że warto budować na Bogu, że warto nawet wtedy, kiedy ta świątynia z dzisiejszej Ewangelii się burzy i tak naprawdę ten Kościół przeżywa coraz większe problemy, kiedy jest coraz więcej niegodnych świadków chodzących w sutannie, w habicie, to jednak Kościół to my. Jeśli was zabraknie,
To Kościół pewnie przetrwa, bo niejedno już przeżył. Ale nie może być tak, że będzie bez was. Którzy czegoś więcej chcecie, więcej rozumiecie, czegoś szukacie. Chciałbym, abyśmy wyjechali z tej sesji z taką świadomością, że ten czas gdzieś został zapisany u Boga. Jak będzie ciężko, to może warto sięgnąć do tych rozważań Pisma Świętego, do rozmowy z kierownikiem, do spowiedzi w tych dniach, a może do konferencji. Po to, abyśmy nigdy nie ustali w walce o to, żeby być bliżej. I tego wszystkiego w nam życzę. Natomiast kończę słowami prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech to będzie puenta tych rekolekcji, tej sesji. Otóż on powiedział w jednej z kazań: cierpliwość sprawia nas, że z jej pomocą znosimy zło doznawane od innych, że chronimy się od niedobrego smutku. Życzę wam jak najwięcej radości dlatego, bo jesteście cierpliwi do innych i do siebie. Amen.